Stop. 2000 kilometrów już. Ale tutaj tama. Jak bez prawy jechaliśmy. Jedziemy dalej. Widok przepiękny. Taka trasa w szok. Jakie tutaj przepaście. Pięknie. Jaki będzie pas kolejny? Popatrz. Zobaczcie, co nas czeka. Co nas czeka? Takie passo. Znowu rowerzysta na zakręcie. To jeszcze tyle nas czeka tej jazdy. Ależ widok znowu.
drogę widokowo jest przepiękna. Wszędzie można stanąć i chodzić w góry w różne trasy. Super. Dolomity są piękne. Tak całą drogę ci rowerzyści nam ułatwiają życie. O Jezu, o Jezu. A ty jeszcze gorzej. Ojeja. Dwa. No tu z liniami i skakami chodzą. Ponad 2200 mamy. Mam pół zbiornika i pokazuje zasięg 190 km. 4. Jesteśmy na Paso Selva. 2200. Ale miejsce 57. To tak. Zaparkujemy w tym Walgandenie, jak wszędzie taki tłok, tam będzie to samo. Wiesz? No takie widoki mamy cały czas, że nie wiem co nagrywać. Przepięknie. Jedziemy na Cesedę. Startujemy w Santa Cristina koło Walgandeny. I tu kolejką Colorizer wjedziemy na górę i się przesiedziemy tam na drugą. Wjechaliśmy na górę gondolką i musimy podejść kawałek na krzesełka, żeby dostać się na samą Cesedę, ale widoki tutaj też są już świetne. I fajna restauracja tutaj jest na boku. Idziemy na Cesedę. Od kolejki gondolowej musimy zejść troszeczkę w dół i resztę drogi podjedziemy krzesełkami, a wrócimy na piechotę. Dochodzimy do kolejki krzesełkowej, a tu zimą wszystko są tereny narciarskie i to świetne. Super jest. Dzisiaj mamy ciepły dzień, jest 22 stopnie. I jedziemy krzesełkiem na samą górę. A wrócimy już na pieszo.
za szeru pies, mańki rola lat. Du so schön bist, mein Tiroler Land.